Biblijna Droga Krzyżowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wchodzimy na Drogę Krzyżową, aby towarzyszyć Jezusowi w Jego wędrówce ze śmierci do zmartwychwstania. Podczas tego nabożeństwa będziemy się wsłuchiwali w Słowo Boże, aby karmiąc się Słowem Chrystusa, wejść głębiej w tajemnicę poznania Jego ogromnej miłości ku nam, wyrażonej w męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi proroka Jeremiasza. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi proroka Izajasza. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi proroka Izajasza. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas odwrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Spotkanie z Matką Bolesną. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi Lamentacji. Jak Cię pocieszyć? Z czym porównać, córko Jeruzalem? Z czym Cię porównać, by Cię pocieszyć, dziewico, córo Syjonu? Gdyż zagłada Twoja wielka jak morze. Któż Cię uleczy? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Pomoc Szymona Cyrenejczyka. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi psalmów. Wybaw mnie, Boże, bo woda mi sięga po szyję. Ugrzązłem w mule topieli i nie mam nigdzie oparcia. Trafiłem na wodną głębinę i nurt wody mnie porywa. Zmęczyłem się krzykiem i ochrypło mi gardło. Osłabły moje oczy, gdy czekam na Boga mojego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Twarz cierpiącego Chrystusa.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi proroka Izajasza. On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschłej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego patrzeć, ani wyglądu, by nam się podobał. Zgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Drugi upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi proroka Izajasza. Dręczono go, lecz on się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Współczujące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi proroka Izajasza. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, Jeruzalem, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wiecznej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi proroka Izajasza. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Obnażenie z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi psalmów. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzi i wzgarda u ludu. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Rozwierają wargi, potrząsają głowami. Zaufał Panu, niechże go wybawi. Niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona. Ty mnie czynisz bezpiecznym u piersi mej matki. Policzyć mogę wszystkie kości moje. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Przybicie do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z księgi psalmów. Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło suche jak skorupa, język mój
przywiera do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Śmierć na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Księgi Psalmów. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Ocal od miecza moje życie, z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro. Wybaw mnie od lwiej paszczęki i od rogów bawolich, wysłuchaj mnie. Będę głosił imię Twoje swoim braciom i chwalić się będę pośród zgromadzenia. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Otwarte serce. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Księgi proroka Izajasza. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz. Za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został między przestępców, a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Złożenie do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Księgi Psalmów. Popchnięto mnie, bym upadł, lecz Pan mi dopomógł. Pan moją mocą i pieśnią, on stał się moim zbawcą. Okrzyk radości w namiotach ludzi sprawiedliwych. Prawica Pańska moc okazuje, prawica Pańska wysoko wzniesiona. Prawica Pańska moc okazuje. Nie umrę, lecz żyć będę i głosił dzieła Pańskie. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i złożę dziękczynienie Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się zeń i weselmy. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. W drodze za Jezusem dotarliśmy do ostatniej stacji, ale to nie koniec Jego drogi. Przed nami Pascha, czyli przejście z Chrystusem przez śmierć do życia wiecznego. Aby uzyskać odpust zupełny, pomódlmy się wspólnie na intencje Ojca Świętego wyznaczone na ten miesiąc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.